witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. W tym odcinku rozpoczynamy siewy zbóż. Siejemy teraz pszenicę, odmiany Findus, Euphoria i Symetria. W dawce 120 kg na hektar. Mamy nawóz w dawce 150 kg na hektar Polidab Black. Stanowisko po grochu. Już jedno pole zacięliśmy 6 hektarów. Pole po rzepaku. Mieszamy te trzy odmiany, siejemy je zmieszane jako eksperyment. W tym roku siejemy pszenicę po stanowiskach po grochu, po rzepaku oraz po soi. Pola po rzepaku i grochu zostały stależowane. Tak jak widzicie, teraz siejemy po grochu właśnie. Za nami są siewy pszenżyta. Zasialiśmy pszenżyto na jednym polu po rzepaku, tam gdzie osiewaliśmy nawóz w jednym z odcinków, i tam zasialiśmy certyfikowany materiał siewny zmieszany Casino Belcanto i Silverado jako również eksperyment. A na drugim polu, na 15 hektarach, zasialiśmy po grochu, tam było zasialiśmy zmieszane odmiany z własnego materiału siewnego, Trias, Casino i Meloman. Dzisiaj mamy 18, pszenicę sialiśmy 16, 17 września sialiśmy pszenżyto.
jesteśmy już po zasiewach, tylko tam już kończymy, tam oddali poprzeczniaki i będziemy mieli już koniec siewów zbóż w naszym gospodarstwie. Bo nie wiem, czy mówiłem wam, ale w tym roku odpada również u nas jęczmień. O zimy nie będziemy go siać już, więc tylko będziemy siać pszenicę i pszenżyto i rzepak, jeśli chodzi o te siewy tuż po żniwach. Chciałbym wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Subskrybujcie i oglądajcie dalsze filmy i zobaczymy, jak całe gospodarstwo zasiane w stipcilu będzie osło. Bo na razie wygląda to wszystko dobrze. No i cześć.